Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony IZAK, a przed wami kolejny opening na Hellcase w takim nowym, starym otoczeniu. To znaczy, to jest cały czas mój pokój, ten, który był zawsze, ale wywaliłem green screena i troszeczkę udekorowałem tło, żeby było tak bardziej przyjemnie, ciepło, domowo. Mam nadzieję, że wam się wszystkim takie nowe tło podoba, bo dużo ludzi już na tego green screena narzekało i stwierdziłem, że najwyższa pora, żeby, słuchajcie, coś zmienić i zrobić tutaj jakoś ciekawiej. Jeszcze, słuchajcie, to wszystko w fazie różnych prób i zmian i w ogóle. Na razie jakby to jest tak zrobione, wszystko, ta szafeczka jest całkiem. Są lampeczki, jest sympatycznie, są figurki, są oczywiście kostki z CS-a, mam nadzieję, że one będą gdzie? Tutaj. Mam nadzieję, że one dzisiaj będą robić zresztą. Możecie też pisać w komentarzach, czy macie jakieś propozycje zmian w studio, co byście chcieli zobaczyć, co można zrobić, żeby to fajnie wyglądało jeszcze. Czy jakiś mural, czy jakieś plakaty CS-owe, czy nie wiem co jeszcze, czy jeszcze jakieś światła. Piszcie w komentarzach, to chętnie sobie poczytam, jakie macie propozycje dla mnie, a ja, moi drodzy, już się przerzucam oczywiście na Hellcase'a, bo tutaj będziemy mogli sobie potwierdzać jakieś case'y, zresztą jest specjalny event z okazji chińskiego Nowego Roku i tutaj, słuchajcie, jest dużo różnych fajnych rzeczy. Zaraz sobie to wszystko zobaczymy. Zrobimy sobie też giveawaya, moi drodzy, więc jak będziemy robić ten opening, to zrobimy sobie giveawaya na skiny, które dzisiaj wylosuję, więc będziecie mogli w tym giveawayu uczestniczyć. Nie będę losował po komentarzach, tylko po prostu na stronie zrobię, słuchajcie, giveawaya na stronie Hellcase'a i będziecie mogli do niego dołączać po prostu w linku pod wideo. To tam będziecie mieli to wszystko. Jak wam się podoba nowe studio, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że to dobra zmiana, to strzelajcie lajkacza. A ja, słuchajcie, sobie zobaczę, jak to jest w tym evencie, bo ten event, no to są nowe skrzyneczki, tak? Jest tych skrzynek kilka. W tych skrzynkach, jak otwieramy skrzynkę, to dropi specjalny token i te tokeny też później możemy wymieniać. No niestety Printstream Desert Eagle tylko $70 i mamy plus 5 tokenów. Teraz mam ich 15, bo zresztą je wymieniałem. Jak sobie pójdziemy na stronę eventu, to tutaj, moi drodzy, jest kilka rzeczy. Jest specjalne koło, to możemy sobie dołączyć, zdaje się. A nawet jest tych tokenów kilka, możemy wykorzystać. A, żeby była większa szansa, że coś tam dropnie. Jakiś skin, zdaje się. Jest token Vault i widzę, że z tego też są różne nagrody. Tutaj widzę, że to jest zdeponowane już 5900 tego wszystkiego. I tutaj, aha, i za te zdeponowane tokeny są też nagrody z tego, co widzę. Dobra, to ciekawe. Są specjalne ligi na Faceit, słuchajcie, ktoś po prostu lubi grać w CS-a, to przy okazji może sobie w tym brać udział i ta pula rośnie po prostu, więc są te różne ligi, do których można tutaj dołączyć, więc zachęcam, żebyście oczywiście dołączali. I jest skin generator, no tutaj, potrzebuję 10 tokenów, żeby sobie wygenerować skina, mi nic ciekawego z tego nie poleciało. No i jeszcze jest specjalny sklep, także też można sobie wymieniać tokeny albo za doładowanie na Hellcase'ie, albo za jakiegoś skina, słuchajcie, czy to do CS-a, czy to do Doty, zdaje się, także tutaj tych rzeczy jest całkiem sporo, stąd warto teraz otwierać te skrzynki eventowe, żeby przy okazji te tokeny po prostu wykorzystać. No mi tutaj najwięcej poleciało chyba tych pistoletów właśnie, Printstream Kill Confirm, aczkolwiek poleciała mi dzisiaj M4 Printstream, ale już mamy, zobaczcie, 10 tokeników, także sobie możemy za chwilę pójść. Mam nadzieję, że poleci coś fajniejszego niż tylko te Kill Confirmed, ale ten już jest trochę lepszy, mógłby tak to sobie ulepszyć, 20%, nie, dobra, 44% na Shadow Dagger z Doppler. Dobra, udało się. No to mamy, słuchajcie, kostkę na giveawaya fajną już. Nie będziemy tutaj wrzucać. Fajnie by było, gdyby poleciało coś innego niż Printstream albo Kill Confirmed. To byłoby naprawdę super. Aczkolwiek zawsze to są skiny, które też już mogę wrzucić w giveawaya, bo to już są skiny za $40. Także to, słuchajcie, zawsze jest przecież coś. A przy okazji farmimy sobie tokeny z okazji tego chińskiego Nowego Roku. Welcome to the Jungle, gdyby poleciało, by było dobrze. Chociaż Fuel Injector, zdaje się, że też już jest coś wart. $74, bo to Battle Scare niestety tylko. No ale dobra. Desert Hydra, gdyby poleciała, no też, słuchajcie, bym nie narzekał, powiem szczerze. Ale Cold Blooded Trapped Division to jest chyba takie kontraktowe. Chociaż nie, no Factory New, StatTraku. Tylko $50. No dobra, to wiecie co? Jak to jest P90, to sobie zaupgrade'ujemy. Też może do jakiejś kosy, do takiego ultrawioletu. Oj, czekajcie. Albo w sumie możemy do tej nawet. Do tego Falcon Knife'a. Prawo zrobimy, ale teraz nie siądzie niestety. Więc to poszło, ale pójdziemy sobie do eventu i tutaj zobaczymy sobie skin generator, słuchajcie. Co nam wygeneruje? A może za 30. Generujemy sobie za 30 jakiegoś. Zobaczymy, co z tego wyleci. Ze skin generatora. 0,72. No dobra, kurczę, ten Prince też mnie trochę pociąga, wam powiem. Ten Prince mnie pociąga, bo tutaj widzę, że promocja na tego skina, chociaż za niego nie ma tokenów, ale... Astral Jormungandr. A czy to nie jest na Poseidona? Do tego? To jest chyba na Poseidona do kontraktu, mi się wydaje. Dlatego kosztuje aż $133, moi drodzy. Też można... O, Fennec Fox, tego, słuchajcie, tego skina bym chciał mieć na pewno. Dobrze, teraz siądzie na szczęście. Ten Fennec Fox jest naprawdę kozacki, słuchajcie, bardzo fajny skin. Podobno Hades z takim biega, ktoś mi tak dzisiaj na czacie powiedział, bo na streamu też robiłem opening, może bardziej kontrakty i tam, słuchajcie, kontrakcik wleciał naprawdę elegancki na kostkę, którą pewnie, słuchajcie, wykorzystam w meczu Emeritos Banditos, także jak ktoś to zapraszam na meczyk Emeritos, bo chyba z tą kostką sobie zagram. Zresztą zobaczycie za chwilę, co się wydarzyło. Nie, ale jesteście pewni, że się nie uda? A jakby się udało, czat? Ej, zrób szybko ankietę, czy prawo, czy lewo. Dobra? Czat pomoże, czy prawo, czy lewo. Bez szans. Jak się uda, to robisz fikołka? Chcecie mnie zabić? Kurde, ty no. 51 do 409. Ej, mordeczki, bo mi nie pomagacie. Dobra, prawo trochę wygrywa teraz, widzę. Ej, mogę jeszcze zrobić to. I teraz. To będzie nawet 19,5%. Co jest? Kurwa, czemu jest 50 na 50? Co to jest za ankieta? Ej, robicie to specjalnie, kurwa mać. Tak się nie robi, czat. Bez 50 albo wejdzie, albo nie wejdzie. Nie, no i co mam teraz zrobić, powiedzcie mi? Typowa demokracja. Ale to, ja widzę, że to specjalnie, słuchajcie, tak klikacie, żeby było równo. Chociaż prawo wygrywa, słuchajcie, 4 głosami, nie? Teraz 5 nawet. Oj, teraz znowu 4. A tu Battlefy Lore w ogóle jest do wygrane też. Ulele. No to jest spoko. Dobra, i teraz, słuchajcie, 17%. Dobra, moi drodzy, co teraz? Ankieta będzie? Dobrze, tylko proszę mnie nie trollować teraz. Tylko proszę głosować tak, jak czujecie, co wyleci. Dobra, ja głosuję, robię prawo, bo tak, słuchajcie, zagłosowało więcej na start, za chwilę będą ludzie trollować, więc bierzemy, słuchajcie, pierwsze poczucie. No i proszę bardzo, słuchajcie, ale gdyby nie ankieta, to bym robił lewo. Dzięki serdeczny czat, pomogliście. A ja teraz wracam do Eternal Eclipse. Liczę, że tutaj coś poleci w końcu dobrego. No, ta czwórka gdyby poleciała, to już byłoby coś dobrego. Ale niestety cały czas printstreamy. Słuchajcie, chyba zrobimy challenge specjalny i będziemy po prostu otwierać, aż nie poleci coś innego niż Kill Confirm albo Printstream Deagle, bo to jest masakra. Masakra. $41, co prawda. Patrzymy na szansę. Co tu dropi? Ojku, znowu ta Desert Hydra była tak blisko. Jest też ten Desert Fox. Czy ten Fennec Fox, Desert Eagle. Bo jak sobie zerkniemy w procenty, no 20% szans jest na Kill Confirmeda i na Printstreama 22, no czyli teoretycznie masz 42%, że poleci ci, czyli prawie połowę, że poleci ci ten, jeden z tych dwóch. No, wysoka szansa jeszcze na co jeszcze jest? No, na tego Cold Blooded, nie? Czyli no, w większości przypadków powinno wylecieć jeden z tych 3 skinów teoretycznie, nie? To jest ewentualnie Darkwater. No ale to i tak, dużo tego dropi. Zresztą tak jak mówiłem, no wcześniej na streamie poleciała ta wersja Printstreamem 4 ze StatTrakiem jeszcze i to minimalware za $380, więc to było zawsze coś fajniejszego. No taki Asimov jakby wjechał, to już byłoby lepiej, bo te Asimowe teraz ładnie chodzą. Chociaż to tylko Battle Scare niestety. Spróbujemy sobie jeszcze raz w takim razie. A teraz jest Darkwater. No dzisiaj ta skrzyneczka, słuchajcie, mi niestety nie oddaje dzisiaj. Ta skrzyneczka mi nie oddaje, chociaż to jest w StatTraku. Kurczę, jakby tak ulepszyć na niskim procencie, słuchajcie. Z jakiejś takiej Vulcan faktorynią. Albo... 9,96%, słuchajcie. Lecimy w lewo. No ciekawe, czy by było w prawo, to by siadło. Tego nie wie nikt. Ale nie siadło niestety. Dobra, czekajcie, z tych eventowych jeszcze zobaczymy sobie, czekajcie, co tu jeszcze jest fajnego. New, top, dobra, to są top. Tu jest Fuel Injector. Dobra, żebym sobie 5 nawet na raz sobie tworzymy. A, teraz tak jest, nie jest po kolei, jeden pod drugim. I co tu będzie fajnego? Orbit MK01, mówię kolor. Ty no, całkiem ładne te skiny wam powiem. Całkiem ładne te skiny i 15 końców, 15 tych żetonów padło. Też od razu więcej, troszeczkę. Czyli tutaj za 3 było chyba każde. No to też nieźle. A zobaczymy, co z tego wypadnie. Sandstorm AUG. Sandstorm też całkiem ładny jest, wam powiem. $35. Factory New. Dobra. I idziemy sobie, słuchajcie, do eventu i zobaczymy, jaki skin mi wygeneruje może. I za 50 sobie wjedziemy, słuchajcie. Bo mamy 50 akurat, zobaczymy, co nam wygeneruje z tego. Będzie też do giveawaya. 0,85. Success. No nie wiem, czy to jest success, wam powiem. StatTrak, Glock, Moonrise. No dobra. User giveaways. Create giveaway, moi drodzy. Name. No, blablabla. Co to zrobimy? Nowy rok. Będzie elegancko. To tak do 4 lutego możemy sobie zrobić. I losowanie zrobimy sobie, nie wiem, o 20 będzie losowanko niedzielę. Będzie super. Dobra. I teraz możemy dorzucić do tego, tak, na pewno ta kostka jako najlepsza rzecz w giveawayu. Tego Fennec Foxa zostawię chyba sobie, wiecie? Dobra, i teraz tak, na pewno dorzucimy do tego tych karabinów trochę. Jakimś jeden Kill Confirmed, może być ten. No i będzie, słuchajcie, giveaway $334, jest git. Możemy jeszcze dorzucić, kurczę, dorzucimy jeszcze tego Fuel Injectora, słuchajcie. będzie $400 giveaway'u. $400 giveaway'u, moi drodzy. 10 skinów. Najgorszy skin będzie za $10. Nie, 9,58 to jest najtańszy skin. No to i tak chyba spoko całkiem. Jeszcze wymagania. Use a special code and refill your balance. Do tego będzie. Dobra. To dla tych oczywiście, którzy korzystają z Hellcase'a, z moim kodzikiem. I to właściwie tyle. A można jeszcze dorzucić view, Twitch channel, żebyście wiedzieli, żeby na mojego streamka wchodzić. I tak sobie założymy tego giveawaya, moi drodzy. Cudownie. Link oczywiście w opisie, a nawet tutaj, słuchajcie, u mnie akurat blast leci, widzicie? Możecie oglądać. Także 10 dni akurat, żeby, słuchajcie, skorzystać z tego wszystkiego. Pamiętajcie o kodzie IZAK. Na Hellcase'ie dostajecie wtedy 10% więcej przy doładowaniu albo 70 centów na starcie. Jeżeli ktoś jeszcze nie korzystał z Hellcase'a, to zachęcam. Piszcie w komentarzach, co wam fajnego wypadło, w razie czego, a my się widzimy na Twitchu albo w kolejnych openingach. Powodzenia też w giveaway'u, jak coś. I trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, cześć!